witajcie w kolejnym odcinku. Będzie to krótki, powiedziałbym nawet bardzo krótki odcinek inspirowany falą memów, które wylały się na Facebooku i to jest pierwsza tego typu sytuacja, kiedy Facebook był w stanie mnie zainspirować do zrobienia odcinka, no ale po prostu się nie powstrzymam. Na wstępie jeszcze dodam, że jeżeli podoba się Wam ten podcast, to zróbcie coś dla mnie i po prostu udostępnijcie go dalej, a to już wystarczy. No chyba, że bardzo chcecie, to możecie nabyć coś drogą kupna w sklepie z fajnymi gadżetami. Link jest pod spodem. Zrobię jakąś promocję niebawem. No ale do rzeczy i do brzegu. Odcinek na pełnym spontanie jak zwykle. Wylała się fala memów ze zdjęciami tak zwanej kabaryny w kontekście przygód kilometrówkowych pewnego prominentnego polityka PiS, którego no, nie wymienię z nazwiska, bo po co? Każdy wie. Kto ma wiedzieć, ten wie. Więc ponieważ mam pewnego rodzaju doświadczenia w tym zakresie, to opowiem Wam, jak wygląda w praktyce jazda w kabarynie. W zasadzie to nie mam pojęcia, skąd wzięła się nazwa kabaryna, ale czy to ma jakieś znaczenie? Pewnie nie. Myślę, że jeżeli ktoś z Was będzie w stanie udzielić informacji, to będę niezmiernie wdzięczny. Na dzień dobry udzielę rabatu w sklepie. Kabaryna to jest oczywiście pojazd służący do przewożenia więźniów z zakładu karnego do miejsca docelowego. Takich transportów osadzony może odbywać całkiem sporo, wbrew pozorom, dlatego że więźniowie są włożeni po całej Polsce i niektórzy mówią, znawcy tematu, że służba więzienna to tak naprawdę największa firma przewozowa w tym kraju. No i coś w tym jest, bo jeżeli mamy osadzonego, który jest w zakładzie karnym, na przykład w Tarnowie, ale musi zostać przewieziony na przykład na przesłuchanie do Poznania, no to wsiada w kabarynę i jedzie. Ale to niestety nie jest tak, jak mogłoby się słodko wydawać, że wsiądzie w punkcie A i wysiądzie w punkcie B, ponieważ po drodze czekają go jeszcze liczne przesiadki. Logistyka transportu służb więziennej jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, ponieważ oni jeżdżą w taki sposób, żeby nie natuc zbyt wielu kilometrówek, bo mają ten swój rozsądek. No ale o logistyce to może jeszcze za chwilkę, jak to wygląda w praktyce i jak to wygląda w środku. Są dwa rodzaje tego typu pojazdów, a może nawet trzy. Ja znam dwa, ale słyszałem o tym, że są też takie bardzo małe. Jest mniejsza, która jest zrobiona na bazie czegoś takiego jak Mercedes Sprinter czy ten Volkswagen Transporter. Ja się słabo znam generalnie na autach, a już zwłaszcza na takich dostawczych, więc generalnie wiecie, o co chodzi. Taki naprawdę duży bus. Może być też transport organizowany takim busem, który przypomina zwykłe T4. No, jak wiadomo, bez T4 nie ma kariery. Czyli po prostu klasyczny bus, normalny w swych wymiarach. Są też takie wielkie budy, takie jak można znaleźć na tych wszystkich memach. Nie wiem, na bazie jakiego auta jest to robione, ale można byłoby określić to w zasadzie ciężarówką. Wydaje mi się, że trzeba byłoby mieć tutaj już prawo jazdy klasy C, czy typu C. No, wiecie, co mam na myśli. Sytuacja wewnątrz jest po prostu tragiczna, dlatego że osadzeni siedzą na takich krzesełkach plastikowych, które przypominają, albo w zasadzie żywcem wzięte są z tych, które możemy spotkać na stadionach albo gdzieś w jakichś parkach. No, takie po prostu plastikowe wytłoczki, które są oczywiście ekstremalnie twarde i ekstremalnie niewygodne, a często zdarza się tak, że osadzeni jadą bokiem w kierunku jazdy, zwłaszcza w tych małych busach, co już jest równie uciążliwe. Różnie to bywa
bo różnie to różnie bywa w zależności od sytuacji, ale z reguły osadzeni nie jeżdżą skuci w kajdankach, no chyba że sytuacja tego wymaga. I tutaj jeszcze powiem wam, że są tego rodzaju auta transportowe, bo już nie chcę powtarzać tego wyświechtanego słowa, które wyposażone są w taką specjalną klatkę bezpieczeństwa, no dla oczywiście osadzonych czy więźniów szczególnie niebezpiecznych. I taki jegomość siedzi sobie w klatce, no i jest również kajdankami skuty. Często są to takie kajdanki zespolone, czyli na nóżkach, na rączkach połączone ze sobą łańcuchem. Są one zwane czasami pingwinami, dlatego że poruszanie się w czymś takim przypomina właśnie hot pingwina w rui. Ponadto z takiej kabaryny nie widać kompletnie nic. Być może są tam takie małe świetliki gdzieś pod sufitem, no ale oczywiście przez coś takiego nie da się obserwować otaczającej nas rzeczywistości i drogi, dokąd nas wiozą. A bywa również tak, że osadzony nie wie, dokąd jedzie. Tak było w moim przypadku. Nie miałem pojęcia, do którego zakładu docelowego mnie targają, a oczywiście no jest to nie do ogarnięcia. Wspominałem kiedyś w odcinku o transporcie, że starałem się liczyć zakręty, no ale przecież to był absurd i przy dojechaniu do pierwszego ronda straciłem rachubę. Jest tam ciasno, jest tam śmierdząco, jest tam ekstremalnie niewygodnie i w mojej ocenie jest również niebezpiecznie. Oczywiście te foteliki są wyposażone w takie biodrowe, jednopunktowe, czy dwupunktowe, tak, dwupunktowe pasy bezpieczeństwa. No ale jak mogły być jednopunktowe? Głupi ja. No ale to jest oczywiście bardzo pewnie niewystarczające i gdyby doszło do jakiejś kolizji, a wypadki się zdarzają, to mielibyśmy, no powiedzmy, 6 trupów plus kierowca. No i oczywiście ekipa eskortująca. No i teraz skupię się na chwilę na tych strażnikach służby więziennej, którzy zajmują się eskortowaniem osadzonych. To nie są jacyś szczególnie przeznaczeni do tego celu ludzie. Po prostu zwykły oddziałowy może zostać przez swojego przełożonego oddelegowany do eskortowania jakiegoś niegrzecznego pana. Wówczas jest on wyposażony w broń długą, no i w zależności od potrzeby może to być beretta, taki karabinek. Już nieistotne to jest, który model, wszystkie karabinki mniej lub bardziej przypominają jakąś wariację na temat kałacha. No to jest oczywiście mniejsze, ładniejsze i zdecydowanie bardziej celne. Są też wyposażani w broń gładkolufową, chyba glauberyt, jak dobrze kojarzę. No to jest po prostu strzelba. I ta strzelba nie jest załadowana bronią ostrą, tylko to są takie specjalne gumowe pociski, no, które mimo wszystko myślę, że potrafią zrobić sporo krzywdy. Aczkolwiek to jest w zasadzie chyba tylko dla postrachu, ponieważ z tego co wiem z rozmowy, do której wysłuchania was bardzo zapraszam, rozmowa z gadem. Oczywiście to podlinkuję. No, wiem, tam w ogóle też tak na marginesie jest sporo informacji na temat tej broni, więc jeżeli was to interesuje, to posłuchajcie. Ale do czego zmierzam? Jeżeli dobrze pamiętam z treści tego wywiadu, broń palna nie była używana przez funkcjonariuszy służby więziennej od 2011 roku, czyli dosyć dawno. No więc, no ale w każdym razie, gdyby taka potrzeba była, to można z niej skorzystać. Ale tutaj jeszcze ciekawostka a propos broni. Strażnicy więzieni nie są wyposażeni w taką osobistą broń. Oni za każdym razem, jeżeli jest taka potrzeba, pobierają broń pewnie ze zbrojowni, jakiegoś pomieszczenia przeznaczonego do tego celu. I oni, jeżeli sami nie robią sobie na własne życzenie jakichś treningów strzeleckich, to raczej służba więzienna im tego nie zapewnia, więc dostaje chłopina sztukę broni. No i jak dobrze pójdzie, to taka broń może być niebezpieczna również dla osadzonego. Warto dodać jeszcze słów kilka na temat prowiantu, ponieważ w wyżywienie transportowany więzień jest wyposażony.
Dostaję worek foliowy, w którym jest bochen chleba, marchewka, cebula oraz no co tam komu podejdzie, nie wiem, może ziemniaka wrzucą. Po prostu to jest kompletnie bez sensu. Aha, jeszcze jest taka jakaś malutka puszeczka, jakaś konserwa. Jak ja zobaczyłem tą cebulę, marchewkę, to się troszeczkę zdziwiłem i stwierdziłem, kto to będzie jadł i po co, zwłaszcza, że to było brudne, w zasadzie nigdy nie myte. No, na tej marchewce była po prostu ziemia. Ponieważ odcinek ten, jak wszystkie zresztą, inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami dotyczącymi człowieka światowego i prawdziwego Europejczyka, zakończę to słowami Ricardo, bon voyage, ewentualnie schöne Reise, chociaż być może choroszej drogi. Ja tymczasem dziękuję wam wszystkim za uwagę, życząc słońca w tych deszczowych dniach oraz jeszcze raz poproszę o to, żeby udostępnić ten odcinek, jeżeli wam się mój podcast podoba. Trzymajcie się i do następnego razu. Szczęśliwej drogi!